Elegancki w stylu Art Deco, Empire State Building jest ikoną Nowego Jorku. Jego otwarcie 1 maja 1931 roku było wielkim świętem. Uroczystość poprowadził ówczesny prezydent Herbert Hoover. Budynek ma 102 piętra, mierzy 381 metrów wysokości. Jego budowa kosztowała 24 miliony dolarów. Przez lata był najwyższym wieżowcem na świecie i cieszył się ogromną popularnością. Kiedyś wiele firm chciało mieć tu swoje biura, ale dziś ta popularność minęła. Z powodu obaw przed zamachami terrorystycznymi 17% powierzchni budynku pozostaje pusta. Aby zachęcić klientów, administracja wieżowca prowadzi obecnie prace renowacyjne i wzmacnia systemy bezpieczeństwa kosztem 75 milionów dolarów. W czasie 75 lat swego istnienia Empire State Building przeżył m.in. pożar oraz katastrofę bombowca B-25, który w 1945 roku uderzył w 79. piętro budynku. Zginęło 14 osób, w tym 3 członków załogi samolotu.